Dordogne na południu Francji. Tu produkowany jest wyjątkowo drogi rarytas, pasztet z tłustej gęsiej wątroby. Hodowcy najpierw pozwalają gęsiom przez 3 miesiące wypasać się na łąkach, potem ptaki zamykane są w komórce i ostatnie 3 tygodnie życia dokarmiane są kukurydzą. Ziarna kukurydzy są rozmiękczane w wodzie i nasączane tłuszczem, żeby gęsi mogły je łatwiej połykać. Te ptaki są przeznaczone na bożonarodzeniowe pasztety. 3 razy dziennie przepycha się im przez gardło dużą porcję kukurydzy. Trzeba być ostrożnym, by nie pokaleczyć ptaków. Jeśli gęś skurczy się w konwulsjach ze strachu, masujemy jej najpierw szyję. W ten sposób ptak się odpręża i wtedy można łatwiej wsunąć do gardła rurkę z pokarmem. Ptaki muszą szybko przybrać na wadze. Początkowo ważą około 6, a 3 tygodnie później około 9 kg. Sama wątroba osiąga wagę od 800 do 900 gramów. Niemal 5-krotnie powiększona gęsia wątroba uchodzi za delikates francuskiej kuchni. Znaczne ilości tego rarytasu produkowane są w dużych zakładach przetwórczych. Obrończyni zwierząt Isabelle Goetz odwiedziła takie miejsce, podając się za handlarkę. Ukrytą kamerą udokumentowała szokujące metody zapasania gęsi. Widzieliśmy chore ptaki, były tak zapasione, że nie mogły się poruszać, a mimo to dalej je dokarmiano. Wiele z nich dyszało ciężko, prawie nie mogły oddychać. Obrońcy zwierząt uważają za tłuszczanie gęsi za znęcanie się nad ptakami. Gęsi mają chore wątroby, które czasem powiększone są 10-krotnie, dlatego w kilkunastu krajach na świecie ta metoda została zakazana. Ale produkcja takiej tłustej wątroby jest we Francji ważną gałęzią gospodarki. Gwarantuje 35 tysięcy miejsc pracy. Ponadto właśnie we Francji konsumuje się jej najwięcej. Dlatego francuski rząd ignorował dotychczas protesty innych krajów Unii Europejskiej w tej kwestii. Nawet jeśli w niektórych regionach, jak na przykład w Kalifornii, stłuszczona wątroba jest zakazana, to na naszą produkcję nie ma to żadnego wpływu. Tłusta wątroba to tradycyjny francuski produkt. We Francji serwuje się ją na każdą odświętną okazję, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, do każdego posiłku z rodziną. Tłusta wątroba to francuskie dziedzictwo kultury. Jeśli Bruksela zabroni jej produkcji, dla Francji będzie to nie do przyjęcia. Francuzi odwróciliby się od Europy. I tak już mieli duże zastrzeżenia co do umów regulujących działalność Unii Europejskiej. Ludzie będą protestować. Pewien pisarz żyjący w tej okolicy napisał nawet powieść naukowo-fantastyczną, w której dyktatorzy zabraniają m.in. produkcji tłustej wątroby. W powieści ludzie sprzedają ją nielegalnie, spod lady, jak za czasów okupacji. Te czasy przeżyła 95-letnia dziś babcia Lasares z Dordogne. Dawniej tłusta wątroba serwowana była do posiłków prawie codziennie. Jak daleko sięgnę pamięcią, zawsze zatłuszczaliśmy gęsi. Ta tradycja sięga XVII wieku. Nie wiem, gdzie leży problem. To przecież lepiej, jeśli gęsi są grube. Ma się z nich wtedy więcej mięsa. Francuzi chętnie widzą siebie na czele ruchu oporu przeciw zakazowi produkcji tłustej wątroby. Z takiego nastawienia cieszą się Bułgaria i Węgry, które wprawdzie w mniejszych ilościach, ale też produkują tłustą wątrobę. Taki front to dla Brukseli duże wyzwanie.